Love yourself to death. So you gotta fire up. Hej, witajcie, jestem Kairos i witam was w 42 odcinku z The Elder Scrolls Skyrim. Dobra, z Ulfrikiem został sobie dialog przeprowadzony. Teraz wracamy na Wysoki Hrodgar, żeby oczywiście wziąć udział w wielkiej naradzie. A ja mam przypał na chacie. Czy to się zrymowało, to nawet nie wiem. W każdym razie mam przypał na chacie z tego względu, że jest 26 stopni. Kurde, lato pełną parą już nadchodzi pomalutku, a my w takim zimowym Skyrimie dalej jesteśmy. Do czego zmierzam? Że niestety muszę mieć w pokoju okna pozamykane, a drzwi od pokoju też, bo mi za dużo dźwięków z tła wyłapuje. Dzień dobry. Udało ci się zacząć. Czekajcie, jednak sobie to okno otworzę. Zaryzykuję. Zebrali się tutaj, w tych murach, których kamienie... O, uważaj! ...zakręcone są słowami spokoju. Nie dobrze, że się zgodziłem na pertraktację. Siwobrodzi nie powinni się mieszać w takie sprawy. Nie martw się, nakłonię ich do zawarcia pokoju. Pokój? Śmiem wątpić. Może i odłożą broń na chwilę. Ale tylko po to, by zebrać siły przed następnym rozlewem krwi. Jeszcze nie znużyła ich wojna. Wręcz przeciwnie. Znasz starożytne norskie określenie wojny? Niekończąca się pora roku. Jak zresztą widać. Ale nie ma co. Zajmij miejsce u stołu obrad. Zobaczymy, jaką to mądrością uraczą nas wojownicy Skyrim. Tobie, Farkas, mogę rozdawać rozkazy? Dalej nie mogę. Ktoś mi w sumie podesłał nawet link do jakiegoś angielskiego wiki z tą misją. I my spróbujemy, znaczy ja tam spróbuję sobie wrócić między odcinkami się Farkasa pozbyć, bo tam powinien się zrespić smok. A tu taki przypał smok się nie pojawia. O, to jest w ogóle przejście. Ciekawa sprawa. Jesteś Arngeir, tak? Wiesz, po co tu jesteś. Oho, oho, kto przyszedł? Kto przyszedł? Nikt was tu nie zapraszał. Nie jesteście tu. O, nowa zbroja. Mamy takie samo prawo zasiadać w tej radzie jak wy wszyscy. A w zasadzie nawet większe, gdyż to my wskazaliśmy smoczemu dziecięciu jego ścieżkę. Do prawdy? Arogancka duma ostrz do prawdy nie zna granic. Delfin, nie jesteśmy tutaj, by rozdrapywać stare rany. Ta sprawa jest bardzo pilna. Musimy powstrzymać Alduina. Nie. Co ty odwalasz? Tej narady, gdybyście ja, zresztą. Nie udzielali mojego zdania. Wiemy bardzo wiele na temat sytuacji oraz zagrożenia, jakie niesie ze sobą pojawienie się Alduina. Alduin rośnie w siłę. Potrzebujecie nas tu, jeśli chcecie, by ta narada zakończyła się powodzeniem. No, patrzę się na ciebie. Niech będzie. Możecie wejść. No nie, to ty jesteś ten ważny. Tak po prostu im pozwoliliście? Dobra, rozumiem. Nie, bez przypału. Nie chcemy mieć wrogów. Ogólnie to jakieś dzieci się drą na dworze. Nie polecam takiej sytuacji. Dzień dobry. A więc znów się spotykamy. Jednak tym razem wiem, kim i czym naprawdę jesteś. Nie ma tak aragancki elfy. Jarl Balgruf! Jeśli uda ci się położyć kres walkom, smocza przystań będzie do twojej dyspozycji. O, generał Tullius? Wszyscy już są. Zaczynajmy. Jarl Elsif Sprawiedliwa. Jestem tu, bo muszę. Elisif. Nic jednak nie zyskamy, rozmawiając z tym mordercą. Oraz legat Rikki. Cieszę Rikke. Się, że wreszcie Rikke, mam okazję tak. Zobaczyć to miejsce. Również się cieszę. Esbern? Musimy dziś zwyciężyć. Jarl Ulfric? Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś dobrowolnie stanę w tym samym pomieszczeniu co Tullius, a już na pewno nie bez broni. Oraz Galmar Kamienna Pięść. Od kiedy to rozmowy z cesarskimi przynoszą coś dobrego? To ja sobie ogólnie tu usiądę, mamy nawet napitek. Dobra, siadamy. Skoro wszyscy już są, prosimy o zajęcie miejsc. O, proszę. Mam nadzieję, że wszyscy przybyli nie. W duchu. Znieważasz nas, przyprowadzając ją na rokowania? Twoją naczelną łowczynię wyznawców Talosa? Nie trzeba było długo czekać. Dyplomatycznie. Mam pełne prawo być przy tych negocjacjach. Muszę upewnić się, że nie zostanie tu uchwalone nic, co łamałoby postanowienia Konkordatu Bieli i Złota. Należy do cesarskiej delegacji. Nie będziesz mi dyktować, kogo mam zabrać na naradę. Proszę, jeżeli będziemy negocjować warunki negocjacji,
to niczego nie osiągniemy. To chyba dobra pora, aby smocze dziecię podzieliło się swoją opinią na ten temat. Chciałem sobie fajnie kamerą polatać, ale nie umiem. Ale ci cesarscy dranie mają tupę, nie? Kto by pomyślał, że przyjdzie mi siedzieć przy jednym stole z tą dziwką z Talmoru? Albo ona, albo... No, Serana wstała. A co w tym złego? Poza tym Julius też tak naprawdę nie chce jej tutaj. Może i tak, ale przyprowadzenie jej tutaj to celowa prowokacja. Julius musi wiedzieć, że nie damy sobą pomiatać. Niech będzie pomyśli Tulliusa, później i tak będzie musiało ustąpić pola. Mam wrażenie, że to błąd, ale przychylę się do twojej oceny w tej sprawie. Będzie tylko obserwować, nic poza tym. Nie negocjujemy z nią, zrozumiano? Skąd ta wrogość, Ulfriku? W końcu to nie Talmor pali wasze farmy i zabija waszych synów. I ona ma niby być po naszej... Dobrze wiesz? Nie, nie tym razem. Skąd ustaliliśmy? Możemy rozpocząć? Na początku chciałbym coś powiedzieć. No to do dzieła. Jedynym powodem, dla którego zgodziłem się uczestniczyć w Radzie, jest zagrożenie ze strony smoków. Co tyś tak Serana na mnie patrzysz? Nie ma o czym rozmawiać. Ty jesteś chora, naprawdę. Nie zgodzi się odstąpić od bezprawnych roszczeń wobec wolnego ludu Skyrim. Wiedziałam, że się nie oprze. Aby podpisać zawieszenie broni, które pozwoli smoczemu dziecięciu rozprawić się ze smokami. I to tyle. Uważam, że sama zgoda na rozmowę z cesarstwem to wystarczająco hojny gest. Przestań, Serana! Przyszedłeś tu perorować, czy możemy przejść do rzeczy? Dobrze, miejmy to już za sobą. Możemy zaczynać? Jarlu Ulfriku, generale Tulliusie, taka rada nie zebrała się nigdy wcześniej. Zjawiliśmy się tutaj na prośbę smoczego dziecięcia. Proszę, aby wszyscy uszanowali ducha wysokiego Hrodgaru i zrobili co w ich mocy, aby w Skyrim zapanował trwały pokój. Kto pragnie rozpocząć negocjacje? Tak, bierzmy się do dzieła. Chcemy kontroli nad Markartem. To nasza cena za zgodę na zawieszenie broni. Po to tu jesteś, Ulfriku? Ośmielasz się pluć w twarz siwobrodym, wykorzystując tę radę do własnych celów? Elisir, zajmę się... Generale, to niedopuszczalne! Nie bierze pan chyba tego żądania na poważnie. Mieliśmy się tu zebrać, by omówić warunki zawieszenia broni. Elisif, powiedziałem, że się tym zajmę. Ulfriku, nie możesz przecież oczekiwać, że oddamy ci Markart przy stole obrad. Liczysz, że dzięki Radzie dostaniesz to, czego nie zdobyłeś w boju? Czyż nie? Z pewnością, Jarl Ulfrik nie oczekuje czegoś za nic. Tak. To byłoby do niego zupełnie niepodobne. Zaraz! Generale, chyba nie zamierza pan tak po prostu oddać Markartu w ręce tego... zdrajcy! Tak, cesarstwo odpłaca nam za lojalność! Dość! Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie coś. Ta rada to nie był mój pomysł. Uważam, że to strata czasu. Jesteś zdrajcą cesarstwa i zasługujesz na śmierć. Ja przynajmniej będę negocjować w dobrej wierze. Skoro jesteśmy tu na twoją prośbę, chciałbym się dowiedzieć, ile wart jest dla ciebie Markart. Ojeju! A może pęknina? Rift pomogłaby zapewnić łączność z Cyrodiil i zagroziłaby południowej flance Ulfrika. Ulfriku, słyszałeś, co powiedział? Złożyliśmy ci uczciwą propozycję. Traktujesz te rokowania poważnie, czy po prostu przyszedłeś się pokazać? Smocze dziecię, spodziewałem się po tobie więcej. Przybyłem tu w dobrej wierze, a okazało się, że na każdym kroku pomagasz cesarzowi. Bo jesteś zdrajcą! Co do ciebie, generale Tulliusie, to widzę, że Galmar miał rację. Rozmowa z cesarstwem jak zwykle do niczego nie prowadzi. Jeśli uważasz, że zdołasz utrzymać Markart, to łudzisz się tak samo jak cesarz, kiedy oddawał naszą wolność Talmorowi. Skyrim nigdy więcej nie ukorzy się przed waszym zakłamanym cesarstwem. Chodźmy, Galmarze. Powinienem był cię posłuchać. Ulfriku, zawsze byłeś głupcem.
Taki z ciebie dyplomata jak i wojak. Przestańcie! Czy jesteście tak ślepi na zagrożenie, że nie jesteście w stanie zażegnać swoich błahych sporów? Oto jesteście, kłócąc się o nic, podczas gdy los tych ziem wisi na włosku. Delfine, on jest z tobą? Jeśli tak, to lepiej mu powiedz, żeby powściągnął język. On jest ze mną. I radzę wam, byście wysłuchali, co ma do powiedzenia, zanim zrobicie coś nieroztropnego. Czy nie rozumiecie zagrożenia? Nie wiecie, co oznacza powrót smoków? Alduin powrócił, pożeracz światów. Nawet teraz żywi się on duszami waszych poległych towarzyszy. Staje się coraz potężniejszy wraz ze śmiercią każdego żołnierza w tej bezsensownej wojnie. Czy nie potraficie choćby na chwilę odłożyć na bok swój niesnasek, stojąc w obliczu śmierci? Serana, przestań! Zagrożenia? Bardzo ładna przemowa, ale Milcz. Co to ma wspólnego z... Jeżeli ma rację co do Alduina, to obydwaj mamy tyle samo do stracenia. Pamiętaj o tym, Tulliusie. Wracając do zasadniczej sprawy. Nie próbuj mi przemycić owczych szczyn w butelce miodu. Takie warunki są nie do zaakceptowania. Na pewno coś ci chodzi po głowie. A żebyś wiedział. Oddaj nam Hjalmarch i zabierz ze sobą Idgrot Babokruk. Sorli Kamieniarka przejmie rolę Jarla Mortalu. Ulfriku, kiedy skończysz z tymi żądaniami? Oczekujesz, że oddam ci cały Skyrim? Najwyraźniej nie mam wyboru i muszę pozwolić zdecydować smoczemu dziecięciu. Mimo, że zaczynam wątpić w twoją uczciwość. Ulieju, musimy być co bezstronni. Powiesz, smocze dziecię? Zgoda, Hjalmar idzie w ręce Gromowładnych. Słowa prawdziwego syna Skyrim. Sądzę, że to najuczciwszy układ, na jaki możemy liczyć. Wygląda na to, że doszliśmy do porozumienia. Jarlu Ulfriku, generale Tulliusie, tak się przedstawiają omawiane warunki. Markarth zostanie przekazany siłą Ulfrika. Jarl Igmund ustąpi z tronu, a jarlem Markarthu zostanie Tongvor Srebrnokrwisty. Gromowładni wycofają się z Rift, umożliwiając cesarskim wojskom nieograniczony dostęp do terytorium. Jarl Laila Prawodawca ustąpi z tronu, a jarlem Pękniny zostanie Maven Czarna Róża. Hjalmar zostanie oddana Ulfrikowi, a rolę jarla przejmie Sorli Kamieniarka. Czy obie strony się zgadzają? Synowie Skyrim dotrzymają swojej strony umowy, o ile cesarstwo dotrzyma swojej. A ty, Elisif? Podobają ci się te warunki? Mów śmiało. Generał Tullius tylko czeka na twoje rozkazy. Nie mam nic do powiedzenia temu mordercy. Serana się nie pierdoli, naprawdę. Wiele razy dowiódł pan, że los Skyrim leży panu na sercu. Wierzę, że pańskie działania mają na celu ochronę naszych interesów. Dziękuję ci, Elisif. Doceniam twą lojalność. Owszem, cesarstwo może przystać na takie warunki. Na zawieszenie broni do czasu spacyfikowania smoków. Ulfriku, po tym przyjdzie czas zapłaty. Możesz na to liczyć. Chodź, Kalmarze. Mamy dużo do zrobienia. Koniec. Smocze dziecię, oddanie Markarthu to sroga cena za zawieszenie broni. Mam nadzieję, że było tego warte. A cholera, sam nie wiem. Jarlu Balgrufie, zakładam, że znacie plan smoczego dziecięcia. Tak. Jestem gotowy zrobić swoje. Powiedz tylko słowo. No będzie uzdrowiona dusza twoja, czy coś. Pozostaje jedna trudność. W jaki sposób zbawić smoka do smoczej przystani? Doskonałe pytanie. Nie umknął ci taki szczegół, czyż nie? A, sądzę, że mogę pomóc. Przewidziałem to. Kiedy tobie przyszło aranżować to spotkanie, ja spędziłem ten czas w bibliotece niebiańskiej przystani. Niezgłębiony skarbiec zaginionej wiedzy. Co ważniejsze, ostrza zapisywały imiona wielu smoków, które zabiły.
Porównując je z mapą miejsc smoczych pochówków od Delfin, byłem w stanie zidentyfikować smoki, które wskrzesił Alduin. Jak to nam może pomóc? A nie rozumiesz? Imiona smoków zawsze są trzema słowami mocy, krzykami. Jeśli wezwiesz smoka przy pomocy głosu, usłyszy cię on gdziekolwiek jest. Dlaczego miałby zjawić się na wezwanie? Nie musi tego robić, ale smoki są dumne z natury i nienawidzą odrzucać wyzwań. Twój głos w szczególności powinien zainteresować tego smoka po twoim zwycięstwie nad Alduinem. Sądzę, że najprawdopodobniej nie będzie potrafił oprzeć się twojemu wezwaniu. Więc jak nazywa się ten smok? A, w rzeczy samej. Nie jestem mistrzem głosu jak ci panowie, ale wszystko zostało zapisane na tym zwoju. Od Ach-Wing. Skrzydlaty, śnieżny łowca. Napisano. Jeszcze jeden. Wiemy o Parturnaksie. I co z tego? Jeszcze jeden. Wiemy o Parturnaksie. Wiesz co? Parturnaks. Smok, którego przez te wszystkie lata chronili siwobrodzi. Musi zginąć. Zasługuje na dopóki żyje. Cóż, przykro mi, ale udzielając ci dalszej pomocy, złamalibyśmy przysięgę ostrze. Ja i tak cię nie lubię. Gdzie jest moja strzała? Ops, za jej Parturnaksa. Nie no, nie zrobię tego. W ogóle spoko kubeczek, kufelek sobie po prostu najzwyklej w świecie. O, się tutaj podturlał i go odłożyłem i bo jestem kulturalnym człowiekiem. To by było po naradzie, która trwała z 10 minut. Bardzo dobrze. O, wszyscy sobie wesolutko już wracają do domku. Ho, ho, ho. Wiecie, że to jest najlepsze? Że to jest w sumie koniec gry. Znaczy, no, fabuły. I w tym miejscu sobie wolę zapisać grę, bo nie wiem, żeby się nie okazało, że jestem za słaby. Bo to już wystarczy po prostu udać się tutaj do smoczej przystani, zastawić pułapkę na smoka, na tym smoku polecieć do pewnej krypty, kryptę oczyścić, udać się do Sovngardu, w Sovngardzie pokonać Alduina i ukończyć wątek główny gry. A ja dalej nie mam na sobie smoczego pancerza. Jesteś dla mnie. Nawet ebonowego nie mam, to jest dopiero smutne. Tu ze strony kowalstwo się tak ciężko wbija, że ja pitole. Ile mamy tego kowalstwa? No 68, tragedia, potrzebuję 80. Potem Deadr na 90 i smocze na stówce. Ja pierdziele, to jest dramat. Jakby to pan Zbigniew Sodego powiedział. No, ale w takiej bardziej łagodnej formie, że tak to mogę powiedzieć. Kulturka pełna teraz na moim kanale będzie panować. Chciałbym być jak JJ, tak samo jak on, konkurs, mu podpieprzyłem już pomysł na konkurs i tak dalej, Siemson. Jesteśmy gotowi. Jesteście gotowi zastawić na smoka pułapkę? Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy... Dobrze, złapmy smoka. Skoro już nas to czeka, to aż nie mogę się doczekać wyzwania. Moja sława przerosłaby samego Olafa Jednookiego. Po czyjej jesteś? A nie, to już nie chcę nic wiedzieć. A teraz wybacz. Mam całe miasto na głowie. Idziemy, tak? Cześć. Jarl, jak... No, mogę domek kupić. Historia Białej Grani zaczyna się... Dobra, nie chcę wiedzieć tej historii. Co ja muszę z tą pogadać jeszcze? Czas był to jedyny budynek na tej górze. W porządku. Miłego pobytu w smoczej przystani. Chyba tutaj raczej. Jak będzie bardzo optymalnie. No, ale wiadomo, póki co na gorączkę jeszcze umrzeć nie chcę. Poczekam sobie, powiedzmy, godzinkę. Może kolejną. Ty głupi jarlu, ty. Jaka tu jest misja? Upadły. No, bo JJ umarł jak miał 100 tysięcy subów i tak samo serię ze Skyrima też przerwał. Ja tak nie zrobię. Najpierw muszę bić 100 tysięcy. Potem umrę na gorączkę, obiecuję. Ja, no ten frajer sobie poszedł. Muszę teraz chyba zaś wszystkie dialogi z nim obgadać. Ach. Całe życie pod górkę. Tak, 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 komnaty mieszkalne. Ogólnie tutaj trochę burżuazja jest. I kamień Barenzaj. Jesteśmy, jeśli wie... Ja... Numinex. Jeśli mówisz o wojnie, bez wątpienia... Ulfric może... Lecz ten dzień...
Bez wątpienia uważał, że tylko tak może przed... Jak możesz obronić białą grań przed smokami? ...planowaniu i nieustannej czujności. Nawet teraz mój nadworny czarodziej Farengar próbuje odkryć, w jaki sposób przepędzić te potwory. Musimy mieć też duże zapasy wody do gaszenia pożarów, które zapewne wybuchną podczas ich ataku. Ale co jest naszą najpotężniejszą bronią? Odwaga. Bo jeśli nie zdołamy zabić bestii, musimy przynajmniej ją przepędzić. To najlepsze, co możemy zrobić, dopóki nie pojawią się dzielni bohaterowie, którzy zgładzą te bestie. A teraz wybacz. No stary, co ty robisz? Niech bogowie czuwają na... Może sobie z krzyków to wybiorę, by było całkiem zabawnie. Gdzie to jest? Wezwanie smoka, a tutaj przyzwanie Durvenhira, dobra. Czego ci trzeba? Wszystko ze sobą obgadałem. Ej, to mi się bardzo nie podoba. Czemu nie mogę z Jarenbalgrufem jeszcze tego wykonać? Czyżby gra wiedziała, że może jestem jeszcze na to za słaby? Ale nie sądzę, żeby tak to było. Co? Misja się odblokowuje na 35 poziomie, czy co? Bez sensu. Coś tutaj ciemno bardzo. Chyba się nic nie stanie, co? A może muszę poczekać na odpowiednią porę dnia? No tutaj widzę, że się cienie robią. Chyba nie działa. Ej, ładnie tutaj. Co teraz? Nie mam pojęcia. Szukam pracy, o Jezus. Serio, Farkas, serio. Ale wydajesz się być honorową osobą. Jeszcze godzinkę. A to dobrze. Ej, coś tam latało i zniknęło. Halo było. O, słyszę smoka. Fajnie. W ogóle tutaj powinni stać strażnicy, co nie? Jarl też powinien patrzeć, co tutaj się dzieje. Tylko tutaj pewnych rzeczy już zaczynam pomału nie rozumieć. Upadły. Gdy już udało mi się pognać Alduina na szczycie gardła świata, smok umknął. Może jeden z jego smoczek sprzymierzeńców będzie umiał powiedzieć, dokąd się udał. Jarl Białej Grani zgodził się dopomóc mi w uwięzieniu bestii w smoczej przystani. Nauczywszy się wypowiadać za pomocą umiejętności krzyk imię jednego ze sprzymierzeńców Alduina, zdołam zwabić go do galerii smoczej przystani i uwięzić. Potem wystarczy już tylko przesłuchać smoka i wydusić z niego położenie legowiska Alduina, żeby można było pozbyć się go raz na zawsze. Zostaw pułapkę na tego, no. Śmieszka. Coś tutaj muszę konkretnego zrobić, bo naprawdę widzę, że Jarl Walgrów to ma problemy ze sobą i... Ja, ale głupia sprawa, naprawdę. Co tu się dzieje? Że mi nie pozwalają. Co tutaj jeszcze muszę kombinować? Wszystko powinno być w należytym porządku. A ten se tam tylko na dupie siedzi. Czego ci trzeba? Jesteście gotowi? Moi ludzie czekają w gotowości, jakoby... Moi ludzie wiedzą, co robią. O Jezu, jestem głupi. A ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa... Jednak źle dialogi poprowadziłem. Słucham cię z uwagą. Ja pierdolę. Serio, jestem upośledzony momentami. Przepraszam, jeju. 5 minut odcinka w dupy przez moje gałgaństwo. Ach. Głupota nie boli podobno, co nie? Nie boli. Wejdźmy do środka. Czy do jasnej... Widzicie, już tutaj są koledzy. Gini. Po prostu wejdźmy. Dobra, zapisałem. Co, przezywamy smoka? Od Awin! Masz plan zwabienia smoka tutaj, prawda? Jasne. Właśnie go przezwałem. Oho, coś się dzieje. Słyszysz to? Zawsze.
O, dzień dobry. O, ale bardzo fajny, szkarłatny smok. Ej, oddaj mi go! Nie! Nie! Strażniku, nie! Gdzie jest mój... Moja tarcza! O, skąd ty masz łuk, Jarlu? No, Serana, o, tarcza i miecz została za strażnika. Gdzie ty jesteś, smyku? Oho! Niech prowadzi mnie Nevarercy. Nie, on nie jest jakiś super silny. Co, połowa punktu zdrowia, smyku? Na mistrzu, ho ho ho, ho ho ho. Co się cykasz? Chodź tu. Odafing, czy jak to się wymawia, to twoje. Ja jestem potężniejszy. Się tam nie chwal. No chodź, parszywa bestia, no chodź. Chyba czaję właśnie, o co tutaj chodzi. O, stary. Przestań mnie. O, to sobie wezmę. Regeneracja punktów zdrowia. Też mogę coś zatruć. Mam mikstury. Nie mam mikstur. O, elegancko. O, to chodziło. Przestańcie go bić. Musimy go przesłuchać, jak więźnia politycznego. Przydałaby się tutaj teraz tajna policja NKWD. O Jezu, ale blisko, stanąłem ciebie. Chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. Jasne. Zgadza się. Czekajcie, odejdę sobie od niego, bo to źle Alduin. O. Zapewne chcesz wiedzieć. Zgadza się. Dobrze powiedziane. Alduin Boval. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twoje tłum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tłum jest rzeczywiście najsilniejszy. Za jego plecami oczywiście, Muni Maje, nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. Powiesz mi, gdzie szukać Alduina? Unslad Krosis, przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Udał się do Sovngardu, by odzyskać siły, pożerając Sileseyor, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. Jego wrota do Sovngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Midoran Pach Ok Midowe Lavarantin. Nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam. Zulost Ofan Hinlan. Skoro odpowiedziałem na twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno? Obiecujesz mi służyć? Jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. Więc powiedz mi, co wiesz. Tylko to, że choć posiadasz tłum godny dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie postanie w Skaldafn. Oczywiście mógłbym tam z tobą polecieć, ale nie jeśli jestem w ten sposób więziony. Dobrze, uwolnię cię, jeśli obiecasz zabrać mnie do Skaldafn. Onikan Kuravgan Mirad. Mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. Możesz mi ufać, Zuni Tarudis. Alduin dowiódł, że nie zasługuje na władzę. Będę teraz kroczył własną ścieżką. Uwolnij mnie,
a zabiorę cię do Skaldafn. Co powiesz? Nie mogę uwierzyć, że twój plan się powie. A widzisz, a nie, czekajcie, to trzeba do góry iść. Mam całe miasto. Tak, 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 ty zawsze masz całe miasto na głowie. Siemka. Nie do wiary. Otwórz zapadnie. Na pewno? Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Jeszcze jak. Tak, to pewne. Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. To zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wie... Serana! Zamkniesz się? Blada księżniczko wampirów zasrana. To część planu smoczego dziecięcia. Na wszystkich ognisk. A znów! To co, smyku, idziemy? Zabierzesz mnie tam, tak? Po tym jak tego biednego strażnika zabrałeś w przygodę? Saraus, zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? Jasne. Brzmi całkiem przyjemnie. Już czas. Zabierz mnie do Skaldafn. Będziesz przemierzał jej królestwo. O! Dalej cię już nie zabiorę. Kryfos Achrin. Będę wyczekiwał twego powrotu albo powrotu. Nie, wydaje mi się, że zbroję mam wystarczająco epicką, żeby, wiecie, walczyć sobie. Spoko miejsce, co nie, w ogóle w tak w górach ukryte, że... Trochę ciężko mi się było tutaj dostać. Niestety mi się wydaje, że muszę tutaj walczyć na własny rozrachunek, to znaczy żaden z moich towarzyszy się tutaj za bardzo nie dostanie. A Draugry sobie pilnują tego miejsca. I jakiś smok jeszcze jest! Dobra, najpierw sobie te Draugry pozabijam. Ten smok, tutaj Durwen Hira mógłbym sobie przyzwać w sumie. Oho, Draugr Mściciel. Spoko, możesz mi pomóc. O! Kurde, nie miał być Durwen Hira, miał być... Ej, Draugrze Mścicielu. Dobrze, przyzwij mi kolegów do pomocy. Nie mi moich kolegów mojego kolegi. Te Mściciele są najgorsi. Fajny masz patyk. Polecam. No chodź. Co powiedziałeś, chamie? O, mocny jesteś. No nie! Golemy sobie przezywają nawet! Ty golemie! A, to nie jest mój smok! A nie, to jest jakiś bezimienny smok. O stary! O stary, to jest wyzwanie już. A ja bez żadnych mikstur jestem. Tak, Kairos, przypominamy Kairosowi, że on nie ma żadnych mikstur. Ma troszeczkę przypał z tego względu. Kurde, o stary! Nie! No jak pod wodą mi zadajesz obrażenia od ognia? To nie ma sensu! To naprawdę nie ma sensu, ej, to naprawdę nie ma sensu. Oczywiście Durwen Hill nie okazał się zbyt przydatny. Oj, no wiedziałem, wiedziałem. Te smoki tutaj będą bardzo uciążliwe. No tak dosyć mocno. No to co, na dzień dobry może Durwen Hira. Zrobimy to na spokojnie może. O. Aha, dobra, już wiem, który jest tam czarodziejem. Kurde, tak troszeczkę malnuję sobie szklane strzały. Jak? Widzieliście ten kobry po prostu? Rozmach, jakby to powiedzieć. Ruchy kobry?
On się nie przejął niczym, naprawdę. Kurde, co za... Ej, właśnie, czemu mój miecz nie ma po prostu... Narsil, muszę go naładować. O, wystarczy. Dobra strzała. Cześć. Aaa, mówiłem na Hama szybko sprawiać przebiec. Ale to może się źle skończyć. O, stary. O, wiecie co, jestem znowu trupem, bo smok mi postanowił jeszcze zacząć dziać ogniem. Ej, przypał, naprawdę, ale taki dosyć mocny, bo chyba jednak mogę być trochę za słaby na ten punkt zabawy, rozgrywki. Szczególnie, że mogę zrobić w sumie speedruna, bo będąc już w tym, w środku, czyli walcząc z Alduinem, to już nie będzie mniejszego, większego problemu. Chyba, że Durwen ten jest po prostu upośledzony i on mi tutaj wadzi, niż pomaga. Ja mam Fusroda, żeby sobie kogoś się pozbyć jeszcze. Nieugięta siła. Ojeju, jeszcze wolno chodzę. Roda. Kurde, ta kondycja to naprawdę tragedia. Cześć. Kolejny? Ile was tutaj jest? Nie zaraz matka nie miała. W sumie nie ma co się dziwić. Uuu. Po co ja będę z wami walczył? Najlepiej na zwykłej świecie sobie pouciekać. Co ja się będę przejmował? Trochę dużo strażników ma tutaj ten Alduin. No ale to nie ma większego problemu. Sobie przebiegnę, jakbym był u siebie. Co nie? Co nie? O, proszę, tutaj trzeba wejść do środeczka. Elegancko. Jestem w środku świątyni, nie ma co próbować z nimi nawet walczyć, skoro można to zrobić na szybciocha. Tutaj może być troszeczkę łatwiej, ale się to zaraz okaże. Czy rzeczywiście, czy mam rację, czy też nie mam racji. Nie, też mi się z wami nie chce walczyć, bo wiem, że tego nie przeżyję bez lepszego ekwipunku. Oj, 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 tu będzie trzeba zagadki logiczne. No słuchajcie, wydaje mi się, że jednak nie ma co przekombinowywać z tego względu, że dupa najzwyklej rzecz ujmując, jeżeli chodzi o tą świątynię Alduina. Dobra, ten cały odcinek to jest, mi się wydaje, trochę taka porażka, naprawdę, bo takie dużo gałgaństwa jest tutaj, że tak to mogę powiedzieć, i po prostu nieogarnywania? Jezus, nie ogarniam sprawy po prostu, o. Będę musiał przemyśleć, co ja chcę tu właściwie robić, ewentualnie wątek jakoś DLC skończyć. Na pewno lepszą zbroję załatwić, a walkę bronią jednoręczną wbić do stówki. No, więc nieciekawie, szczególnie bez towarzysza, szczególnie na tym poziomie trudności. Dobra, coś się pomyśli w następnym odcinku, tymczasem dzięki za uwagę. Na pewno nie będziemy wątku potem fabularnego robić, dopóki nie będę silniejszy. Trzymajcie się, na razie.